weekendu początek to pierwsza dobra wiadomość. Druga jest taka, że mamy dla was też całą masę kulturalnych informacji. Co zrobić z wolnym czasem? Ula Kaczyńska, zapraszam na Kwadrans Kultury. 24 dzień maja w kalendarzu. Na niebie od czasu do czasu pojawia się słońce. Szukając talentów na muzycznej mapie Polski, w nasze ręce wpadła płyta Tomasza Ostrowskiego. Mam nadzieję, że spodoba wam się nasza propozycja, że sięgniecie po ten album, ale zanim to się stanie, sprawdźcie, z czym będziemy obcować. Album z muzyką elektroniczną. Jestem generalnie przedstawicielem gatunku muzyki elektronicznej. A ten album to jest taka trochę przekora, bo jest to ukłon w kierunku muzyki klasycznej, w zasadzie ku samej klasycznej akustyce. I płyta ta jest swego rodzaju, no nie chcę tutaj brzydkiego słowa, przepychanką, ale takim kontrastem pomiędzy tym światem elektroniki w pełni zdigitalizowanym, a akustyką, od której w zasadzie chyba początek ma cała muzyka. Myślę, że toczy się na tej płycie ciekawa konfrontacja i jeden styl z drugim próbuje dominować, a tak naprawdę jest to pewnego rodzaju też eksperyment moich własnych sił, bo moje doświadczenie było głównie oparte na syntezatorach w komputerach.